Dobry wieczór, Jan Kondrak, to ja. Proszę Państwa, ja odpowiadam też za dobór artystów na dzisiejszej scenie. Pomyślałem sobie tak, skoro mamy taką okazję, że jest możliwe uczcić tę 40. rocznicę na sposób artystyczny, to zróbmy to możliwie najstaranniej. Co ja przez to rozumiem? Zaprosimy te osoby, które w sposób artystycznie czynny uczestniczyły w tamtych wydarzeniach i czynne są do dziś, które mają swoją historię w opowiadaniu dziejów najnowszych. Ci artyści, których dzisiaj Państwo zobaczycie, wszyscy jak jeden, są kronikarzami dziejów, komentatorami dziejów, interpretatorami tych dziejów i osobami, które przybliżają następnym pokoleniom sposób myślenia poprzednich pokoleń tak, żeby wszystko to miało swoją ciągłość, żeby tradycja była nie tylko muzealnym reliktem, ale żeby też dawała jakiś impuls każdemu następnemu pokoleniu do rozwoju, a przynajmniej do przemyśleń. Rok 1980, tak mocno w tytule zaznaczony, proszę Państwa, tyle rzeczy się wydarza ze strony papieża Jana Pawła II. Tu gest Kozakiewicza, o którym będzie śpiewał jeden z uczestników. Tu Nobel dla Miłosza. Cuda po prostu. Dzieją się cuda. Ale czy cuda? Czy tego się nie da wytłumaczyć inaczej? Bo możliwe, że cuda. Ale jeśli nie cuda, to trzeba pamiętać o paru jeszcze innych sprawach, proszę Państwa. Kto pamięta o duszpasterzu akademickim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ojcu Ludwiku Wiśniewskim, którego kazania były impulsem dla młodego Borusewicza i całej grupy młodych ludzi, którzy drukowali wolne słowo. Pierwsze drukarnie, proszę Państwa, pojawiły się na Lubelszczyźnie, w Lublinie, bo idea wyszła z KUL-u, ale to teatry offowe, studenckie z UMCS-u przywiozły pierwszy powielacz z Paryża. Więc mamy druk pisma spotkania, mamy druk prasy niezależnej w Lublinie. Czy to jest cud? Nie, no, normalna robota. Kto pamięta o wykładzie Leszka Moczulskiego sławnym na KUL-u, który mówił, że przeliczając dywizja zaangażowana w Afganistanie, czy jest możliwa interwencja ze wschodu? Twierdził, że nie. I twierdził, że za życia tego pokolenia jest możliwe, jego pokolenia, jest możliwe odzyskanie suwerenności. Nikt wtedy serio tego wykładu nie traktował. Poza paroma seminarzystami sławnych nauczycieli kulowskich. Nazwisko jednego z nich wymieniłem. Dlaczego? Dlatego, że strajki pierwsze, proszę Państwa, wybuchają na Lubelszczyźnie w lipcu. U mnie wybuchły te strajki, u mnie w Świdniku. Więc mnie nie pozostawało nic innego, jak zostać kronikarzem tego ważnego wydarzenia. I pierwsze polityczne postulaty pojawiły się już tam, za sprawą Borsuka, Borusewicza. Mianowicie chodziło o niekaranie działaczy związkowych za ten strajk. To był już stricte polityczny postulat. Więc nie chodziło tylko o kotlety, chodziło już wtedy o coś więcej.